Kolejny druk. I tu kolejny raz. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1294 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za współfinansowanie projektu pod nazwą Sprawniejsi, poprawka jakości opieki nad mieszkańcami domu społecznej gminy miejskiej Kraków, dofinansowanie mechanizmów finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz norweskiego mechanizmu finansowania 29214. Projekt prezydenta miasta Krakowa. Druk nr 1294. W trybie jednego czytania referuje pani dyrektor Józefa Grodecka. Bardzo proszę, pani dyrektor. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przedstawiony projekt uchwały Rady Miasta dotyczy intencyjnego zapewnienia udziału własnego miasta do projektu finansowanego czy w zamiarze finansowanego z tak zwanych funduszy norweskich. W porównaniu do uchwały poprzedniej zwiększyliśmy liczbę beneficjentów, czyli instytucji pomocy społecznej, które miałyby być objęte projektem przy niezmienionej w istocie wielkości wkładu własnego miasta. Wkład własny ten wyrażony kwotą 4 854 tysiące w rozbiciu na 3 lata jest szczegółowo zaprezentowany w paragrafie 1 ust. 3 dla poszczególnych jednostek. Obliczając udział miasta, braliśmy pod uwagę zasady projektowania, czyli warunki określone przez grantodawców, mianowicie udział dofinansowania środków norweskich nie może przekroczyć 80% i drugi warunek graniczny finansowy, nakłady inwestycyjne nie mogą przekroczyć 70%. Stąd też taki podział środków przy projekcie planowanym na 24 miliony złotych. Wśród wydatków nieinwestycyjnych znajdują się również zakupy dla domów pomocy społecznej o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, panią radną. Szanowni Państwo Radni, bardzo mnie cieszy, że zostaje składana poprawka dotycząca rozdziału środków, ponieważ uważałam, że poprzednio ten rozdział środków był za mało skierowany do osób zamieszkujących w domach pomocy społecznej. Nie będę oczywiście dyskutowała na temat 70% na wydatki inwestycyjne, bo to jak gdyby nie podlega dyskusji, to znaczy nie wiem na ile, nie analizowałam tego, co w jakim domu pomocy społecznej ma być zrobione. Dlatego też do tego się nie będę ustosunkowała. Natomiast chodzi mi o te 30% na rzeczy, które są na wydatki nieinwestycyjne. Ja sobie policzyłam, jaki to są udział procentowy tych środków. I tak, około 10% tej kwoty na zadania nieinwestycyjne przeznaczone jest na zakup wyposażenia diagnostycznego i rehabilitacyjnego. Czyli można powiedzieć, że jest skierowany wprost do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Prawie 60% na podnoszenie kompetencji pracowników krakowskich Domów Pomocy Społecznej. 26%, prawie 27% na koszty zarządzania oraz obowiązkowe koszty informacji i promocji i 4% to rezerwa na nieprzewidziane wydatki. I powiem wprost, mnie się ten podział nie podoba. Uważam, że
Jednak powinno być, skoro to ma być dla mieszkańców domów społecznych, to ten udział 10-procentowy powinien być większy, czyli powinien być większa wartość przeznaczona na zakup wyposażenia diagnostycznego i rehabilitacyjnego. Ja nie mogę też zrozumieć, jakie to my będziemy robić publikacje i badania, bo jeżeli ktoś, a tak rozumie, jakaś jednostka zewnętrzna będzie przeprowadzała badania, to ona się powinna starać o fundusze, a nie robić to z funduszy właściwie z pieniędzy podatników, bo przecież miasto jest w to zaangażowane. A przygotowanie publikacji, jakich publikacji? Do kogo to ma być skierowane? Dlatego proszę o wyjaśnienie tych moich pytań. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Bardzo proszę, Stanisław Zięba. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, wczoraj była dość długa dyskusja na temat tej, no, powiedzmy sobie, nowej uchwały, bo jak pisze się w końcowym paragrafie, że traci moc uchwała i tu jest cały szereg wymienionych. Moje pytanie było, powiedzmy sobie, formalne, ponieważ w uchwale są wymienione wszystkie pozycje, które są bez kwot. Natomiast w uzasadnieniu są właśnie podane kwoty i chciałbym tutaj po prostu prawną opinię. Ja rozumiem, że ten druk ma opinię prawną, bo tu radca prawny się, pani się podpisała, podbiła. Jeżeli pozycja, o której radna Madzia mówiła, jest na drugiej stronie pozycji B, podnoszenie kompetencji i nie ma tu wpisanej, nie wiem, czy tak ma być, napisanej kwoty, natomiast w uzasadnieniu jest. I to jest ta pierwsza formalne pytanie, żeby mi ktoś naprawdę wyjaśnił. No, natomiast jeżeli chodzi o kwotę, no proszę Państwa, no ja nie wiem, czy ona musi być taka, ale mało sprecyzowane właśnie zapis badań. No badań, no. No pytanie jest, no. Oczywiście nie można tej uchwały, moim zdaniem, nie uchwalić, no bo szkoda tych pieniędzy, jeżeli one z Unii Europejskiej są. Natomiast takie stawianie nas przed takim faktem, gdzie oczywiście to nie jest tych pieniędzy, ale była propozycja na szczęście wyhamowana likwidacji domów pomocy społecznej. Ja wiem, że tych pieniędzy brakuje i to jest dziura, ale może jeżeli mamy z różnych źródeł te pieniążki, no to dobry gospodarz powinien tak to robić, a za takiego dobrego gospodarza mam panią Grodecką, bo od 90 roku kieruję tym Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. No, powiem pani dyrektor Ziutko, że wydaje mi się, że da się tu coś poprawić, dlatego też byłem inicjatorem, aby odbyły się dwa czytania, żebyśmy jeszcze na ten temat porozmawiali, bo no, szkoda byłoby tego projektu utracić, natomiast no, to bardzo drażni, żeby mi powiedzieć, razi. Dziękuję. Dziękuję Państwu. No jest pozytywna opinia Komisji Rodziny, 2 za i reszta wstrzymujących się. No to też o czymś mówi. Szanowni Państwo, czy jeszcze ktoś ma potrzebę zabrania głosu? Nie widzę, dziękuję. Szanowni Państwo, zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję i znaczy to zakończenie czytania projektu, z tym, że tutaj wpłynął do mnie wniosek o rozpatrzenie projektu uchwały w trybie dwóch czytań.
W związku z tym mam odpowiednią ilość podpisów. Sprawa uzasadnienia dotyczy możliwości konsultacji dotyczącej przenoszenia wysokiej kwoty na szkolenia i tak dalej. W związku z tym mam ten wniosek i on jest głosowany. I on będzie później głosowany. Przechodzimy do dalszych zagadnień.